Dzień dobry, wiewiórki i bobry. Witam Was w kolejnym odcinku Mieszczucha na roli. Oczywiście na mapie Lubelska Dolina V3.1. Witam również dzisiaj mojego gościa, drugiego gościa na mojej serii, czyli Mućka. Witam Ciebie, Muciek. Witam serdecznie, witam Ciebie i witam całą publikę. Tak, moi kochani, słuchajcie, oczywiście my tu sobie będziemy gawędzić, rozmawiać o wszystkim i o niczym, ale przede wszystkim będziemy pracować i słuchajcie, żeby nie było tak, że się gada przez 10 minut, a potem zaczyna się coś niby robić, zaczynamy od konkretów. Słuchajcie, plan jest taki, Muciek zasiądzie oto do tego mojego case'a, przysłużonego case'a, który ma tam nalatane bodajże ponad 60 już motogodzin. Nie opłaca mi się go sprzedawać, bo on w tym momencie jest warty, nawet naprawiony jest warty 10 tysięcy euro, więc słabo. Ja go sobie zostawiłem jako pomocniczy ciągnik. I Muciek za pomocą tego case'a oraz tej oto owijarki na mojej głównej łące tutaj blisko farmy będzie robił mi kiszonkę z kostek trawy. Okej, Muciu, możesz czynić honory, odpalać maszynę oczywiście i niech robota wre. A jeżeli chodzi o to, co ja będę dzisiaj robił, no to kurde, słuchajcie, mam wątpliwości, czy zmieści mi się to wszystko w dzisiejszym odcinku, dlatego nie będę wam czytał całego planu, bo nie wiadomo, czy ten plan uda się po prostu zrobić. Słuchajcie, przede wszystkim tutaj stoi nowiutki klas Action 900, 300 koni, no wiem, dobra, okej, ja rozumiem, że po co mi taki mocny ciągnik na tę farmę. A po to, że mi się taki podoba i to jest po pierwsze, a po drugie tutaj niektóre pola są bardzo wyboiste i oczywiście ten ciągnik bardzo dużo mi ułatwia, a poza tym jest zajebisty, no bardzo mi się podoba. Z modyfikacji jak najbardziej, oczywiście to jest ciągnik z modyfikacji tutaj w grze, z modhuba wewnątrz gry, więc nie trzeba na żadnych szemranych stronach takiej modyfikacji szukać. I jak widzicie, tutaj jest wypożyczona, bo nie kupiona, na razie wypożyczona, przyczepa na zwierzęta, ponieważ nadejszła ta wiekopomna chwila, w której pojadę kupić krówki. Natomiast zanim to będzie miało miejsce, tutaj chcę wam tylko pokazać, jeżeli chodzi o moje konie, no to jak widzicie, codzienna przejażdżka 100% oraz no, rozwój całego konia 100%, wszystko na 100% generalnie, więc czas moją Izę i mojego Karino po prostu, nie powiem wywieźć, ale po prostu sprzedać i zarobić na tych konikach. No, wiem, że to może troszeczkę szybko się zadziało, bo dwa odcinki temu je kupowałem, ale wiecie, no tutaj czas jednak leci, bo chłopaki grają, więc no, nie da się zatrzymać czasu grając w ten sposób na multi. Także ja sobie najpierw muszę wypożyczyć przyczepkę na konie i te koniki po prostu załadować i zawieźć je do skupu. No bo chyba, nie wiem, wydaje mi się, że sprzedaje się te konie tam, gdzie się je kupowało, no. Zgadza się, tak? Tak. No to super, okej. Oj, kurde, kupiłem zamiast wypożyczyć. A nie szkodzi, drogie nie jest, a jeszcze się przyda, bo będę kupował kolejne dwa. W porządku, kochani, no to na razie tyle, na razie tyle. Na pewno jeszcze będziemy planować coś związanego z siewami, ale to zobaczymy po prostu, jak to będzie. Słuchajcie, jeżeli oglądają mnie wspólni widzowie moi oraz wujka Bohuna, może też widzowie Mućka, no to wiedzą, że Muciek już tutaj był jakiś czas temu, znaczy nie tutaj, ale grał. Tak, nie na tej mapie, zgadza się, ale tak już jest. Razem kiedyś graliśmy, zgadza tak, się. Tak, graliśmy na serii BBSJ, na mapie, już nie pamiętam, jak się ta mapa nazywała. Oj, pokręcona była, nazwa była pokręcona, to pamiętam. Dokładnie i no było tam jak było, w każdym razie Muciek już z nami grał, dzisiaj jest gościnnie tutaj u mnie oczywiście, ale gdyby tak ktoś miał słabszą pamięć, no to Mućku, przypomnij, skąd jesteś, czym się zajmujesz i oczywiście opowiedz również o swojej działalności na YouTubie, bo Muciek prowadzi kanał, jakby ktoś nie wiedział. Tak, tutaj Sharpie już dużo powiedział, właśnie tak, już nie pierwszy raz, znaczy na tej mapie premierowo dzisiaj witam, już tutaj miałem okazję zagrać i z Wujkiem, jak i z Sharpim. Na co dzień co? Prowadzę kanał na YouTubie, tak? Mućkowski Games. No, wszystko pewno znajdziecie w opisie, co mi się tak wydaje. Oczywiście, jak najbardziej. Tak. No co, na co dzień chodzę do szkoły, do liceum. No i co? Kanał prowadzę w sumie od 2,5 lat. Tak? Chyba tak. 2,5 roku już ten kanał trwa. Jest u mnie na kanale, więc już troszeczkę tych godzin przesiedziałem. Co u mnie tutaj odcinków to raczej mało, u mnie głównie streamy, natomiast słuchajcie, odcinki się pojawią i pojawi się też odcinek z Sharpim u mnie na gospodarce, słuchajcie. Takie mamy plany. Tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No. Na razie się wszystko układa w dobrą stronę, także... Oczywiście.
Wyjdzie, co ma nie wyjść, słuchaj, no. Po prostu, słuchajcie, kiedy skończymy nagrywać ten odcinek, który właśnie oglądacie, ja robię szybką podmiankę modyfikacji w katalogu modyfikacje, loguję się na farmę Mućka i będziemy na jego kanał nagrywać tam po prostu filmik z moim gościnnym udziałem na mapie Felsbrunn, bo bodajże na takiej mapie tam grasz, o ile pamiętam, tak, nie? Na Felsbrunnie, także. Lecz gospodarstwo jest, słuchajcie, całkowicie przerobione. I wiele ludzi, których nowych wbija do mnie na kanał, takie pytanie od razu: Muciek, na jakiej ty grasz mapie? No ale gospodarstwo w sumie przerabiałem, no, kupę czasu, bo w sumie dużo razy spisywałem save'a, bo coś mi tam nie wychodziło, ale w sumie modyfikacja gospodarstwa wyniosła mnie ponad 4 miliony. Słuchajcie, nie licząc kupna maszyn i nie licząc kupna zwierząt. Choć aktualnie na gospodarce w tym momencie już posiadam wszystkie zwierzęta, jakie są możliwe. Choć świnki, słuchajcie, nowy nabytek, także świnki są nowością. Tutaj pewnie jak oglądacie ten odcinek, to już obstawiam, że na kanale u mnie pojawił się odcinek właśnie związany z zakupem świnek i z całym karmieniem, tak? No, świnki. No to świnki to są chyba takie zwierzątka, zresztą świnie w farmingu to zawsze były chyba najbardziej wymagające zwierzęta, bo one właściwie potrzebują wszystko. Ja nie ukrywam, że pierwszy raz będę hodował świnie. W farmingu 17, 15 nie wiem, czy były świnie, ale wiem, że nie hodowałem. Zawsze miałem krowy. Krowy to była u mnie podstawa, ale świnek nigdy nie miałem. No. Więc uznałem, że czas coś zmienić i świnki też trzeba mieć, słuchajcie, wszystkiego trzeba się nauczyć. No tak, no zresztą zobaczymy, dokładnie. Dokładnie, no zresztą świnie, wiesz, no gdyby nie świnie, to tak naprawdę nie byłoby sensu na przykład, wiesz, no sadzić buraków, ziemniaków, nie? No bo to jest drogie maszyny. To są drogie maszyny, a na sprzedaż niewspółmiernie mały zysk do tego właśnie, jeśli chodzi o sprzedaż, nie? No a tutaj jednak ta trzoda chlewna sobie tutaj chętnie opierdzieli takiego tam ziemniaczka, nie? Czy buraczka. No słuchajcie, jeśli chodzi o kanał Mućka, to ja wam powiem taką rzecz, że Muciek bardzo, bardzo na swoim kanale postawił na taki rozwój, który mi poniekąd imponuje, bo Muciek jest streamerem, youtuberem, który bardzo dużo stawia, bardzo duży nacisk kładzie na wspólną grę, zabawę i integrację z widzami. Chyba na większości twoich streamów no, są widzowie, nie? Grają z tobą. Farminga na każdym. No tutaj z Euro Trucków zdarza się ostatnio to rzadziej, ze względu na to, że cały czas tak naprawdę na kanale u mnie pojawia się Euro Truck z promocem, Poland Rebuildingiem. A teraz jeszcze chciałbym, słuchajcie, sobie ogarnąć sobie mapę Czech, tak? Mapę Węgier, przepraszam. Mapę Węgier. Mapę Węgier, do tego, słuchajcie, jakiś fajny gabarycik dla zabawy. Tutaj widzę dodatkowego wyzwania. Dokładnie. Cały czas, słuchajcie, w Eurotrackach jeżdżę na tandemem, także też już troszeczkę zaczyna się nudzić. Trzeba coś, słuchajcie, zmienić. Coś nowego, więc uznałem, że czemu nie, niech będzie to gabaryt. Także tak to wygląda. Więc tak, u mnie właśnie na streamach, na odcinkach rzadziej, bo odcinki w sumie nagrywamy na spontanie. Odcinki to bardziej właśnie z Sharpim, bardziej gościnnie, jak już nagrywam. Natomiast na streamach zawsze można zagrać, co się charakteryzuje u mnie na kanale. No i co ludzie bardzo chwalą i nie ukrywam, że to bardzo widza przyciąga, to jest to, że obojętnie ile będzie osób, bo może teraz w tym okresie jakoś tam zbytnio dużo widzów na streamie nie ma. Natomiast pamiętam mój największy stream, miałem 160 osób na streamie. O. Może to nie jest jakoś dużo, ale jednocześnie tyle osób, słuchajcie, co pisze. No, jest to nieraz trudne do przeczytania, ale co właśnie się charakteryzuje u mnie na kanale, że mimo, nieważne ile jest osób, czytam każdy komentarz i na każdy komentarz odpowiadam. Uznałem taką taktykę, słuchajcie, bo często, choć zbytnio też dużo nie mam czasu na oglądanie innych youtuberów, tym bardziej streamów, to jednak zawsze jak gdzieś do kogoś wejdę i coś napiszę, no to jest to logiczne, że chciałbym, aby była ta wiadomość
odczytana i żebym mógł odpowiedzieć, tak? Znaczy, żebym dostał odpowiedź na to moje pytanie, nie? Więc tutaj zawsze staram się czytać te wszystkie komentarze, aby ten kontakt z widzem był jak największy, nie? Czyli granie i właśnie, mimo że jesteś na streamie, cały czas jest kontakt, nie? Tak. No właśnie, no wiesz co, powiem ci tak, ja się też za te streamy zabieram tutaj, jak idzie mi to jak krew z nosa i zabieram się za te streamy jak sójka za morze. No ale ja, wiesz co, ja kiedyś streamowałem, ja kiedyś streamowałem bardzo dużo, tylko że to się streamowało jeszcze na, w takim fajnym miejscu, które nazywało się Google Hangouts. I to było takie boom w ogóle na YouTubie, 2012-13 rok, ale to na jakimś moim starym kanale to było w ogóle. Wtedy to były w ogóle jaja, no bo jak to weszło... Jezu, gdzie ja te konie... Ja te konie chciałem do silosa wysypać, no nie, ładnie. Czy ja mówiłem o nabytkach? Oj, masakra, a tutaj jest zbytek. No wiesz co, powiem ci tak, no jak ja to tam zaczynałem, no to były czasy, kurde, że... streamować tak na przykład przez Xsplita czy przez OBS-a, no to mogli tylko partnerzy sieci Agora, którym to partnerstwo załatwiło taką funkcję z YouTube'em. Dzisiaj jest tak, że każdy założy sobie kanał i ma od razu większość funkcji na tym kanale, oprócz zarabiania, bo tam jest jakiś próg najpierw. No ale można zrobić sobie znaczy, od razu... tak, zarabiania i tam premier nie może wrzucać, ale tak naprawdę... Tak, no to są, można wiesz, normalnie streamować, tak. To są już takie dodatki, prawda? Kiedyś tak samo nie każdy mógł mieć niestandardową miniaturę, trzeba było tam coś spełnić, trzeba było wrzucić film 10-minutowy, żeby można było wrzucać w przyszłości dłuższe filmy, dziwne rzeczy. Tak, coś było, mieli takie zasady, zgadza się, no. Tak, coś kojarzę właśnie. Tak, i to była sprawa taka, że po prostu w Polsce była tylko Agora wtedy nie bardzo były inne sieci partnerskie, a te partnerstwo bezpośrednio z YouTube'em nie dawało wszystkich funkcji. Ja pamiętam, jak Adam Knowshow, poszukiwacz, jako Eddie poszukiwacz wtedy jeszcze robił codziennie dosłownie hangouty. Był taki youtuber jak Kuba Zimny, kurczę, nie wiem, dużo takich youtuberów, których, no większość z nich już dzisiaj w ogóle nic nie robi, no poza Adamem Poszukiwaczem, no Poszukiwacz to jest jednak jeden z większych kanałów obecnie w Polsce. Zgadza się. No to z tego, co tak mi świta, to chyba tylko Adam został z takich youtuberów, którzy wtedy zaczynali, z tych, których ja znałem jakby, tak byli w mojej zasięgu powiedzmy, a którzy do dzisiaj jakoś tworzą. I powiem wam, w ogóle to wtedy było inaczej, wtedy to wszyscy raczej było tak na zasadzie, że spotkajmy się na hangoucie, a dzisiaj to jest na takiej zasadzie, a co ja z tego będę miał, więc to już te klimaty troszeczkę się zmieniły. I ja czy YouTube troszeczkę w ogóle ubolewam. Się strasznie zmienia, nie? Tak, no pod i ludzie względem. Na YouTubie się zmieniają, to jest też to. A inna sprawa to, że no to wtedy się fajnie streamowało, nie? Ja potem jeszcze streamowałem chyba 2 lata temu na tym kanale coś Eurotracka, ale to, kurczę, to było takie pogaduchy, na kurde, nie wiem, 15-20 osób było na tym streamie pamiętam, że się męczyłem długo z tymi wszystkimi jakimiś stream labels, te wszystkie takie, wiesz o co chodzi, te jakieś nakładki, no te liczniki, tak, subów, tak. Tam kto tam dał najwięcej i tak dalej. No to top donate, last donate, tak, no, to jest... Tak. I ja po prostu zapomniałem kompletnie, jak to się tam wszystko ustawiało. Na tip and donation widzę, że mi w ogóle zresetowali moje konto. Ja tam miałem chyba 2 dychy z dotacji. Tak, zresetowali, wiesz, bo tak. Była duża aktualizacja, więc mnie to też czekało, mimo że cały czas byłem aktywny. Nie ukrywam, że to też była dla mnie duża niespodzianka, bo w sumie byłem już... Jak ja to zawsze odpalam streama na spontanie, czyli wiem, że stream zaczynał o 18:00. To tam ile? 10-15 minut przed tym zaczynam rozkładać sprzęt, tak? Odpalam komputer, nagle boom, cały tip and donation wywalony w kosmos. Ja mówię, no tak, pięknie. No i na nowo wszystko trzeba było ustawiać, więc to była aktualizacja, nie? Ale zlamiłem. Ja już tutaj na początku chciałem się już ciebie zapytać, się śmiałem, że ostatnio u wujka wujek się śmiał, że ja coś tam nie lamię, nie? No. I ty tu opowiadasz, mówię, już chciałem powiedzieć, że lamię, ale się ogarnąłem, bo chciałem się zapytać, jak się cofa, słuchaj, nie? Aha. Nie mogłem wstecznego włączyć. A tak, dokładnie. Spacją, no. A słuchaj, a ja zlamiłem w bardzo spektakularny sposób. Słuchaj, pojechałem sprzedać konie, przeniosłem je, ale nie potwierdziłem i wróciłem z tymi końmi na farmę. O, ile razy to było. Potem co jest? Jezu. Czemu nie mogę załadować koni? Ja tak patrzę, coś mam za mało pieniędzy, a przecież powinienem mieć 100 tysięcy więcej. Coś tu mi nie gra, nie? Patrzę, konie są w przyczepie dalej. Nie, no. Dobra, wracam, mamy czas. Spokojnie. Dobra, także, ale tak powiem ci tak, ja już zakończyłem swoją pracę.
Tak, no bo to jest właściwie, no niby idzie to wolno, ale tam za dużo tych belek nie było, nie? Za dużo tych Także. belek nie było, powolutku sobie dojechałem. No, no mam dobrze, nadzieję, no że to wszystkie słuchaj. belki zebrane. Okej, okay, no to słuchaj, zrobimy teraz tak. Już moment, ja tu się zatrzymam i tam do ciebie idę, bo tutaj nie ma sensu się porozumiewać na zasadzie idź tam, idź tu, będziesz miał to. Słuchaj, ja już idę na gospodarkę tutaj obok ciebie. Dobra, jestem. I słuchaj, i teraz tak, możesz odczepić tą owijarkę od tego case'a? Używałeś przyczep autoloada, coś takiego? Wiesz jak to działa? Tak, tak, tak. No to tak, dobra, tak. No to słuchaj, tutaj stoi ten taki mały autoloadzik. Jak podjedź tym case'em, no i po prostu czekaj, wiesz tam. Czekaj, gdzie ty jesteś? O, o, tutaj przy oborze, przy oborze. Wait. To Boże, dużo mi to mówi, panie. O, dobra, widzę twoją nazwę. No właśnie, to najlepiej Boże, zawsze po nazwie. Tak to zawsze jest właśnie, jak ktoś nowy nie zna gospodarstwa. No. Oj, ale uwierz mi, jeszcze nieraz u mnie się zagubisz. No na pewno, nie, no słuchaj. Nieraz sam się gubię i się zastanawiam, gdzie ja mam wszystkie maszyny, gdzie jest ten autoloadzik? Tutaj, tutaj stoi. A, tutaj. I załadować, i gdzie zrzucić? Tak, i zrzucić to gdzieś, powiedzmy tu. Może być tutaj, obok tej prowizorycznej kiszonki, nie? Ja muszę w ogóle sobie ogarnąć jakieś miejsce na te kostki, bo ja mam tu kostki, tam kostki, wszystko pod chmurką. O, kurde, no muszę coś ogarnąć, jakąś wiatę Jakaś czy fajna cokolwiek. Wiata, pamiętam, że w Farmingu 17 była taka wiata zrobiona, sam korzystałem. Były wiaty takie, co jeszcze sam wujek korzystał, automatyczne. Tak, 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 te magazyny ale takie, tak. Ale na polskie, bardziej wsi, na mniejsze, gdzie sam z tego korzystałem. To były po prostu takie brugi, jak miejsca, jak normalnie masz na obornik, takie wybetonowane. To były troszeczkę większe, z wysokim murem, specjalnie zrobione na belki. Osobno na słomo, osobno na siano. Mogłeś sobie odbudować na ile części, nie? No, no. No tak, tego no, korzystałem. No, było bardzo dużo. Jak się tak gra coraz dłużej w tą dziewiętnastkę, no to się przypomina, przypominają ci się modyfikacje z siedemnastki, które były kapitalne, których nie ma jeszcze tutaj. Dokładnie, ale dobrze, że dodałeś jeszcze. No, to mi się no jeszcze, podoba. Jeszcze dobrze, ja wierzę, że dodałeś będą, jeszcze. Tylko to jest kwestia tego, jak bardzo Giants będzie chciał pomóc moderom, no. Z narzędziami do skryptów i tyle, no. Taka jest prawda, bo podejrzewam, że się tam chłopaki, co potrafią to robić, to już by to zrobili, tylko nie mają narzędzi do tego. No, no inna sprawa też, że dużo modów jest kradzionych za każdym razem, więc to też tak trochę ich zniechęca, nie? No, ale to jest tam już temat na... Temat rzeka. Na długie godziny. Tak, 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 dokładnie. No, chociażby taki LS Portal. Mi się wydawało, że to jest fajna strona z modyfikacjami do farmy. A tu niestety, co drugi mod, to przychodzisz do komentarzu, coś tam, kradzione, kradzione, kradzione. No, masakra. To już jednak ten mod hub, jeden i drugi, bo są w sumie dwa mod huby jakby. I ten od Giants i ten taki modhub.us. No to tam jeszcze zauważyłem, że najwięcej, jeśli chodzi o oryginalnych linków do źródeł, no to najwięcej właśnie na tym modhubie US jest jeszcze, nie? No bo to wiadomo, tutaj od Giantsów modyfikacje, no to oni robią przesiew. To jest tak, że niełatwo się dostać na ten modhub tutaj do gry. To nawet Riot o tym mówił, autor tej mapy, że właśnie nie jest tak łatwo się dostać, żeby mapa była wrzucona... O, teraz sprzedałem. Żeby mapa była wrzucona po prostu do tego. Do tej zakładki modyfikacje, która jest w grze, nie? No bo oni te mapy sprawdzają, tam pewnie jakieś błędy są niewybaczalne, które tam ewentualnie modyfikacje mają i których nie może być. Ale z drugiej strony ja wiem, że zawsze, że jak ściągam modyfikacje tutaj z tego, modyfikacje w grze, z tego menu, no to wtedy mam pewność, że to będzie działać, no. Bez problemów. Wiesz co, powiem ci, że mam mały problem. Słucham tutaj cię. Z tym załadunkiem. Ja wyskoczę, jakbyś mógł mi pomóc. Dobra, już tam idę. Włączamy awaryjne, jednak troszeczkę ręczny. Trzeba polamić. A no, tam wiesz co, on tam ma jakieś różne ten, powiedzmy, humorki. O, moment. Ja tam nie, Z cały czas klikam i w sumie no szukam na to, ale nie large, łapię. Large, square, square. Moment. Masz teraz palety. Teraz jest ustawione i spróbuj teraz to złapać. Czekaj, ty siedzisz w ciągniku? Oj, i widzę, że cię wywaliło z gry. No i nie ma mnie? Wywaliło nie mnie ma z gry? Nie macie, no Muciek opuszcza serwer. Wyskoczył komunikat. No to mamy wtopę na odcinku, słuchajcie. Nic nie szkodzi, słuchaj, jest ten, jesteśmy w kontakcie głosowym. Ale to wiesz co może być, skoro cię nie wywaliło z TeamSpeaka, no to raczej to nie jest kwestia twojego internetu, może coś serwer... Tutaj dedyk coś po prostu, coś mu nie leży, nie? To tak bywa niestety czasami z tym. Jakiś nowy wszedł i sobie pomyślał, nie ma, wypadł. O kurczę, znaczy internetu na pewno nie, bo naprawdę na internet nie narzekam.
na prędkości. Mhm. A czy wiesz co, mnie też tutaj nieraz wywalało z i gry, na pingi. A chłopaki siedzieli dalej, więc wiesz. No. Ten dedek sobie wybiera, kogo wywalić. No niestety, no, nie działa to idealnie. Chociaż działa dużo lepiej niż Very Games z 17, na którym tam graliśmy. No to nie ma co mówić, jednak Nitrado tutaj wygrywa w przedbiegach z tym Very Gamesem. No mnie tutaj widzowie właśnie też naciskali. Ej, Muciek, może dedyk, dedyk, tak właśnie też po waszym odcinku sobie myślałem, a może by wykupić dedyka? Ale w sumie uznałem, że jak ja gram tak, nie mam stałej ekipy, tylko gram na spontanie z widzami, to jednak stwierdziłem, że w sumie może dedyk to nie jest zbytnio dobry pomysł. No bo tak naprawdę wiesz, jakby on był online, no to widzowie by wchodzili, kiedy by chcieli, nie miałbyś w ogóle już kontroli nad tym, jak bym nie grasz, nie? Musiał co chwilę hasło zmieniać, Tak, coś, tak, tak. tak. No, a jednak jak widzowie grają, no to wtedy, kiedy ty grasz, nie? Dokładnie, w tym więc układzie, tak więc się masz wszystko pod kontrolą. Zrezygnowałem. Dokładnie, dokładnie. Choć naprawdę na widzów nie narzekam. Fakt, że w 17 miałem niektóre wtopy, że mi do jeziora wjechali albo coś. Ale tutaj naprawdę, tylko wiadomo, że zanim ja wpuszczę, teraz jest regulamin u mnie na kanale. Żeby ze mną zagrać, trzeba mieć ukończone 14 lat, posiadać Discorda ze sprawnym mikrofonem. No i modyfikacje, nie? Ale te 14 lat, żeby posiadać. Wiadomo, że ja tego nie sprawdzam. Wierzę na słowo. Ale to czuć, jak się gra, nie? No tak, tak, jasne. Nie tyle też, co po głosie, bo wiadomo, może niektórzy nie mieli mutacji i tak dalej, ale widać, jak... Nie chcę wrzucać też wszystkich do jednego wora. Mhm. Halo, halo. Tak, tak, tak. Nie chcę wrzucać też wszystkich do jednego wora. Natomiast... dobra, uwaga. Tepam się z powrotem. To. Możecie tepać po maszynach chłopaków, bo ja mam, oni mi dali podwykonawcę i ja teraz kurde się tepię po ich tych gospodarkach czasami, wiesz? Czekaj, ale zaraz muszę się tepniesz do Case'a. Zobaczyć, czy ja jestem na pewno na gospodarce. Nie no, mówiłeś, że tylko twoja gospodarka. Nie, jestem, dobrze, jestem tutaj. A czyli jesteś, co, jesteś. Można dać podwykonawcę, tak? I wtedy można skorzystać, tak? Tak, 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 tak. Jak mi na przykład Bartek daje podwykonawcę, no to ja mogę korzystać z jego maszyn. O, proszę. No, a jak ja mu dam podwykonawcę na przykład, no to on może mi na przykład pole sobie obrobić. Ja tak z Jackiem robiłem dzierżawę. Jacek ma dwa pola, których nie chce, a nie może je sprzedać, bo ta działka, na którym są tam dwa pola, jest jeszcze z trzecim polem, które jest bezpośrednio pod jego gospodarką. Ta działka jest taka, że ona ma pola po jednej i po drugiej stronie mapy, nie? I niestety nie da się tego rozdzielić. No ja mam tutaj takie dwa pola od Jacka blisko, gdzie ja je obsiewam, oczywiście sobie tam z nich korzystam, zbieram, sprzedaję, no ale tam jest, jakiś procencik mu odpalam. Jestem już w case'ie. I teraz musisz nacisnąć U, bo jest po prostu wyłączony tryb tego, o. Jest. Super. No. Dziękuję no ci bardzo. Proszę bardzo. Pracujemy dalej. Pracujemy no. dalej. Ja może w końcu nie, ja już sprzedałem te konie. Dobra, to teraz muszę namierzyć tak, swój... Tak, konie sprzedane, już 200 tysięcy na koncie jest. No, także ja myślę, że mogę sobie na sadzarkę pozwolić. Nie muszę jej wypożyczać, no bo jednak tą kukurydzę czasami i ten słonecznik się jednak fajnie zobsiać, a nie ciągle ten te jęczmienie, pszenice, soje. Tutaj sojowym królem jest Bartek zdecydowanie. Jednak soja to jest, wiesz, dochodowy plon. Tak, to się zgadza. Fakt faktem, rzepak jest bardziej dochodowy, bo lepiej sypie, mimo tego, że ma niższe ceny. Chociaż teraz nie wiem tak naprawdę, bo to te pomiary były robione na początku. Były robione tak, na początku farminga. Tak, się zmieniają. To jest jedno, a drugie, poszczególna mapa może mieć różne ceny, zauważyłem. Że ta ekonomia cen się może zmieniać, na przykład na tej naszej BBSJ-owej mapie poprzedniej, no to przecież tam na średnim poziomie trudności były ceny, jakich tutaj na lubelskiej nie ma na łatwym. Więc tam to było grubo pojechane w ogóle, jak tam po 3000 soja chodziła bez niczego, no to wiesz. No ja to... zawsze, ja nie zapomnę jak w farmingu 17 wełna jak się, znaczy miało się owce, to wełna dochodziła tam naprawdę do 1000, nie? 8000, no, no, nawet tak. Nieraz za 10 tysięcy było można sprzedać. A teraz jak jest tak, jak gram na normalnym, tak jest 1200, to już jest naprawdę to wow. To już jest dużo, no. To jest coś w tym jest, no. Wiesz co, oni tutaj trochę zmieniają, no bo jednak wiesz, tu 19 doszła sprzedaż jajek, która ma sens w końcu. Bo te jajka też potrafią i są sensownie produkowane, bo kury w końcu zaczynają coś jeść, a nie tylko sobie są po prostu na farmie i zbierasz te jajka do kieszeni.
I te ceny też, no słuchaj, ja ostatnio nazbierałem chyba 60, 50 kartonów jajek, było zapotrzebowanie i udało mi się za 30 tysięcy to sprzedać, nie? A na przykurach masz to roboty tyle co nic. Także wiesz, zawsze jakiś taki od czasu do czasu zastrzyk finansowy. No i nie wiem, czy mi się tylko wydaje, czy to jest prawda, ale chyba też mleko, a czy, bo w 17 mleko się samo sprzedawało chyba, nie? Tak, teraz tak, teraz trzeba samą sprzedawać. No i nie wiem, czy to po prostu nie jest mniej, kurde, dochodowe niż to, jak ono mniej. Się samo sprzedawało w 17. No, tak, więc... jest mniej. Więc podejrzewam, że oni tutaj troszeczkę ogólnie... przekroczyli, ale uważam, że z jednej strony dobrze, no. Bo dochodziłem do takiej już, znaczy uważam, że tak było, że mając załóżmy te 100 krówek, tak naprawdę no. Nie musiałeś już nic robić. No tak naprawdę krowy zarabiały na wszystko, nie? No, to jest fakt. No wiesz A co, tutaj ja tam... jeszcze musisz popracować. No, ja tam właśnie zawsze byłem zwolennikiem takiego obostrzania, dlatego ja na przykład 17 gram na sezonach, bo sezony brały te wszystkie zasady, które Farming Town Giants ustaliło w rozgrywce, targały jak kartkę i wyrzucały do kosza, bo sezony wprowadzały i swoją tą ekonomię, i swoje zasady, jeśli chodzi o zwierzęta. Na przykład nie było tak, że cały rok tam owce robią wełnę, tylko powiedzmy chyba tam była wiosna, lato, jesień i zima, w ogóle nie było produkcji wełny. Krowy się nie rozmnażały w jakichś określonych porach i poza tym ceny były dużo niższe i plon był, w sensie plon taki, wiesz, jak kosisz, nie? Jak ci się szybko napełnia zbiornik, czyli ile powiedzmy zbierasz litrów z hektara, no to to też było dużo obniżone i dlatego mi się sezony bardzo podobały w 17. Totalnie zmieniły grę, totalnie zmieniły ekonomię, no i przede wszystkim podejście do tej gry. Nie każdemu to pasuje, no bo wiesz, no nie każdy chce, niektórzy po prostu lubią sobie posiedzieć w kombajnie, obsiać, przyspieszyć czas, aż wyrośnie i zbierać, nie? A niektórzy lubią, wiesz, tam powiedzmy tak jak ja, jakąś tam, w jakimś stopniu symulację, no nie będę już tam świrował pawiana, że wiesz, że jakoś mega symulacyjnie tutaj fachowo gram, no bo to nie ma sensu i też się nie da, gra na to nie pozwala, nie? No ale jednak, wiesz, jednak jakiś tam, jak jest, jakiś tam powiedzmy mały aspekt symulacji, no to jest fajnie, no to tak samo właśnie z tymi tutaj chociażby krówkami, czy tam ogólnie zwierzętami i wełną, tak jak mówisz, tutaj też wełna nie jest właśnie jakoś, no nie ma kokosów, nie? No a poza tym są dodatkowe koszta, typu naprawa maszyn, i wiesz, te maszyny się zużywają dosyć szybko, to też można zauważyć. Halo, tak, halo, tak, jesteś jestem, tam. jestem. Piruję, jak to rozładować. Jak podjechałeś tam, no to klawiszem tak, to ten B... ten maker muszę na drugą stronę, wiesz, przesunąć. Aha, no. Jakoś. Bo tam, wiesz co, klawiszem B ustalasz marker miejsce, gdzie ma się to rozładować, nie? Albo tak, z lewej syła, albo z prawej. No. A czekaj, o właśnie, jest, dobra, mam. No a ja pojechałem po krowy, ale do sklepu z maszynami, nie? Nie no, dzisiaj jakiś dzień lamienia jest po prostu. Jak to wujek będzie widział? A? To normalnie wstyd. No. Ale słuchaj, on ostatnio zdobył licencję na lamienie od Jorga, więc to wiesz... Raczej on no, się mówię, powinien wstydzić. Ostatnio na mnie narzekał, że ja nie wiem, zaprosił mnie, a ja nic nie zlamiłem. No to teraz jak zobaczę, to A no wiesz co, słuchaj, no nie ma lamienia, nie ma ten. No zabawa, no musi być zabawa, musi być lamienie, no bo to jest, wiesz. To jednak o to chodzi troszeczkę, no. A słuchaj, Muciek, jeszcze mam do ciebie kilka pytań odnośnie twojego kanału, no bo tutaj jak mówiłem, no to jest bardzo fajne, ja to podziwiam, że ty właśnie masz taką interakcję z widzami. Ja po pierwsze, tak jak mówię, ja muszę w ogóle ten cały streaming umieć ogarnąć sobie, ustalić jakieś dni, bo to jednak fajnie, jak na streamy widzowie wiedzą, kiedy mniej więcej się tego spodziewać. Tak, to wtedy jest, bo powiadomienia, no nie ukrywam, że ten YouTube nie zawsze wysyła. No i w związku z czym ja muszę sobie też ogarnąć jakieś takie dni, w których... Raczej także zawsze u mnie na na bank przykład będę mógł, widzowie, nie? U mnie na przykład widzowie wiedzą, że streamy raczej na pewno są w piątki, w soboty. No a w tygodniu wiedzą, że to może być spontan, nie? No. Natomiast już dzisiaj były pytania. Cześć Muciek, zrobisz stream, nie? No dzisiaj streama nie będzie, cóż, no bo dzisiaj jesteśmy na nagrywkach, tak? No. Ale mam Discorda, na którym jest spora... No jest naprawdę dużo ludzi z widzów, którzy tak naprawdę tam pisze, słuchajcie, dzisiaj od tej do tej, albo dzisiaj nie będzie streama, wszystko wiedzą, nie? Więc też to się staram tutaj ogarnąć. No to spoko, no bo wiesz, bo to jest właśnie jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że ty masz tutaj...
Właśnie, ty miałeś ten maraton jakiś czas temu i słuchaj, to tak u ciebie jest cyklicznie na kanale? W sensie co jakiś czas masz takie maratony, czy po prostu tak wtedy miałeś takie, a walnę sobie maraton codziennie To był inna gra? maraton ze względu moich ferii. Wiadomo, że wszyscy ferii nie Aha, no mieli, ale tak. miałem ferie, a nie było mnie podczas ferii w ogóle za biurkiem, także nie mogłem. Tak na pewno wakacje też pojawi się wiele O, no to takich właśnie streamów wakacje. ze względu na to, że dojdą, no cóż, co mam powiedzieć, dojdą. Bo jeszcze tak staram się, okej. Okay. Dojdą, no, wyjazdy z pracy, więc no niestety nie zawsze będę mógł tutaj ogarniać sobie A no streamy. tak. No bo ty ten, bo ty w wakacje pracujesz, tak? Sobie tam dorabiasz. Tak, już zacząłem i jeżdżę z dziećmi na wycieczki jako O, to opiekun. musisz mieć żelazną cierpliwość. Powiem ci, byłem teraz poniedziałek, wtorek, środa, wróciłem w środę. Nigdy tak wcześniej nie poszedłem spać. Poszedłem spać o 19:30. I wstałem następnego dnia o 12:30. Spałem cały dzień, naprawdę. Chodziłem spać o drugiej, wiadomo, opisaliśmy jeszcze program dla dzieci, co będziemy robić. Ale wiadomo, jak to dzieci w wieku tam 7, 8 lat. Wiadomo, jak to na wycieczkach, no gdzie oni będą długo spać, No nie? Także jasne. już 6:30, nie? Już pierwsze stukanie w drzwi. No cóż. A no to jest właśnie te takie małe bajtelki, to ta energia rozpiera tak, że naprawdę to potem człowiek z biegiem lat już to coraz bardziej nie ogarnia, jak to tak można. Tak, naprawdę, No. choć ja no nie jestem jakoś stary, bo mam No, 17 lat, ale tak. naprawdę, gdzie teraz, jak można sobie porównać wycieczki, tak jak rozmawiałem właśnie, że dla takich starszych to się organizuje wycieczki, że międzyczasie muszą być przerwy, pomału, żeby No. się nie zmęczyć. No A dla tak. dzieci, jak zrobisz taką przerwę, to ich zaraz roznosi, nie? No tak, no bo to nie ma gdzie rozładować tej energii, kurde, nie? To jest to właśnie. Znaczy, nie ma gdzie rozładować tej energii u nich się nie da rozładować, bo to jest 5 minut regeneracji i z powrotem, nie? A tak, to jest racja, no. No ale to tak jak mówię, a poza tym, no to wiesz, tam energia energią to jest jedna rzecz, no a takie dzieciaki raczej takie spoko, czy takie trochę niesforne, czy pół na pół? Dzieci ze szkoły prywatnej. Aha, czyli jak to Czyli można rozumieć? każdy może sobie odpowiedzieć sam. Aha, czyli Znaczy o. nie, no nie był najgorszy wiek, choć No. wiadomo, że no, aktualnie trwa strajk, tak? No. Dzisiaj mamy, nie wiem, który. Aktualnie trwa strajk, także ja też miałem wolne ze szkoły, więc mogłem wybrać się na taki wyjazd. Więc wiadomo, że to był wyjazd ze szkoły prywatnej, no bo inne szkoły nie jeżdżą teraz na wycieczki, no bo jest strajk, tak? No. Wiadomo, nie narzekam, nie było najgorzej. Choć wiadomo, może inaczej, to był mój pierwszy wyjazd, także też nie mam dużego porównania. Choć tutaj, jak na przykład tam ludzie ze środka opowiadali, albo sami tutaj organizatorzy, no że jednak są to troszeczkę inne wycieczki, nie? Inne wyjazdy, inaczej dzieci troszeczkę się ogarniają. Mniej może tej takiej dyscypliny trochę, nie? No. A no wiesz, no słuchaj, no jak ja tak słyszę dzieci ze szkoły prywatnej, no to tak mam raczej przed oczami takich, wiesz, jedynaków, którzy są oczkami w głowie, nie? No ale to tam też, no Znaczy nie ma co. tutaj było, natomiast nie ukrywam, że następnego dnia jak wstałem i była ta cisza, z jednej strony był taki, ja cię można poleć, ale z drugiej strony tak mi czegoś brakowało. Brakowało mi trochę tego krzyku, No. brakowało mi tego uśmiechu na twarzy, nie? Aha, No bo wiadomo, no. gdzieś tam wychodzi się z pokoju, zaraz jak ktoś coś kombinuje, nie? To wiadomo jak to, nie? Jasne, jasne. Najpierw No. przyjdzie, obczai, co się robi, a potem wie, że może obozować, nie? Tak, no coś w tym jest. No. To pomysłowość dzieciaków czasami nie zna granic. Naprawdę. Tak, niby A jeszcze dzieci, ale wiesz, pomysły no. mają. No a jak takim pytaniem mądrym cię zagnie czasem, to też nie wiesz co powiedzieć, nie? To jest, To wiesz, jest. takie. Się potem zastanawiasz, kurde, jak na to wpadł? Skąd on zna takie słowa? Ale To jest. było taki tutaj był chłopiec, co. No, łobuzował, nie ukrywam, że No. łobuzował, ale chciał mnie zagiąć i zagiął mnie. Taki Gdzieś tam wyszczekany, no. czytał dużo informacji o mitach greckich. O. I no naprawdę już zapomniałem, kto tam kim był. Wiadomo, że tam ktoś był bogiem, nie wiem, miłości, tego. Ja już to pozapominałem. I naprawdę wyszło mi to z głowy. No i nie ukryłem, że mnie zagiął. No bo nie wiedziałem, co mam odpowiedzieć. Znaczy powiedziałem, że nie pamiętam, ale wiadomo jak to, No. nie? Dzieci były już u góry, nie? To już jest, wiesz.
Tak, o to mu chodziło. No. A ja tu właśnie teraz odkryłem, że w bardzo niefortunnym miejscu postawiłem sobie tę oborę, jeśli chodzi o wyładunek zwierząt. Och, ho, 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 no ale to było jedyne miejsce. Oj, właściwie. Zobaczysz, jak ty mówisz coś o niefortunnym. Wiesz co, no powiem ci tak, no na tym Felsbrunie. Zobaczysz u mnie. Ale wiesz co, na tym Felsbrunie, no to jednak wiesz, jednak kurczę, jest ta mapa bardziej przystosowana do własnej do rozbudowy, bo jest tak, płaska, nie? Tak. No, zwłaszcza zgadza te place pod zabudową, one są przygotowane, one są płaskie, więc wiesz, no. Znaczy tak, tak, no. Zgadza się, natomiast moje gospodarstwo wyszło trochę poza ten placyki, bo tam zahaczyły jeszcze o pola i las. Czekaj, ty chcesz tutaj przejechać? Tutaj widzę, masz teren nieciekawy. To wiesz co? Moment. Zrobimy tak. Daję radę, jeszcze nie znam. No, tutaj właśnie ten padok mi tak ten teren rozwalił. Ale dobra, no ale widzę, że coś z tego będzie. Trochę w Eurotrucki się grało. Nie, spoko, załadowałeś jedną. Trochę praktyki no. Jest, słuchaj. Więc nie jest najgorzej. Nie narzekam naprawdę. O, aha, bo ty chcesz przed tymi. No i spoko, no i fajnie. Tak, tylko chcę bardziej do siebie, wiesz? No. Tylko nie wiem, którym wtedy. Ło kurde, tam jest cała lista pod tym F1. Czytam, rusz w prawo. Ja też nie pamiętam, ja też się zawsze posiłkuję tym, więc... O, jest. Aha, ale nie mogę bliżej, no właśnie, dlatego. No dobra, mogę tu rozładować wtedy. No pewnie, jasne. Y. O, może być, panie kierowca? Idealnie, dobrze. Po prostu idealnie. Kostki zebrane, co dalej? Dobrze, no to teraz tego autoloada możesz odstawić. W sumie to wiesz co, no byle nie na ulicy, nie? Gdzieś tutaj na farmie. Nie, gdzie na ulicy? Do kurnika wjadę, słuchaj. Ty, ciekawe, czy by się kury załadowały. A nie wiem. Może jakbyś coś tam sypnął, słuchaj? A, to może by się skusiły, nie? Także, może być różnie. No jasne. Dobra, słuchaj, no to teraz, no to odstawisz tego autoloada gdzieś tutaj, powiedzmy sobie spokojnie. Na pewno mogę ci powiedzieć, że ten autoloader wyląduje u mnie na gospodarstwo, to już jest pewność. Ten mały, no. Wiesz tak, co, jeszcze jest, jeszcze duży, są większe. Znaczy ja mam duży ten azor z podstawki. Mm-hmm. Natomiast wiesz, do karmienia gdzieś tam nieraz mi się coś przewróci, coś to zawsze się przyda. No. I przede wszystkim tutaj wełnę mogę na to ustawiać tak, też. Tak, gdzie tak, ten autoloader stał? Możesz tu przy tych drzewkach go postawić, bo ja tutaj go często i tak zostawiam. Tutaj od, gdzieś. A od której strony? Tutaj. Od tej strony, tutaj. Gdzie ja tu skokom. Dobra, super, już podjeżdżam. Kejsik wysłużony. No te kwiatki mają kolizję. To jest w ogóle akcja roku, nie? A to ja takie rondo sobie zrobiłem na gospodarce, to też krawężnik ma, znaczy drzewo ma kolizję duże. Dobra, panie kierowco. Możesz nie wiem, czy tam nie masz obciążnika czasem. Masz obciążnik. Mam. No to słuchaj, obciążnik możesz zrzucić gdzieś tu koło tego silosa, gdzie jesteś. Bo on teraz będzie ten, będziesz zapinał siewnik. I ze zbiornikiem przed nim, nie? Więc ten obciążnik jest tutaj totalnie niepotrzebny właściwie. I będziesz ruszał kolego na pole numer... Czekaj, bo nie widzę, mi tu zasłania. Na pole numer 12. Tu blisko farmy. Jak wszystkie moje pola. My jesteśmy tutaj, nasze... Aha, tutaj, dobra. A tu u góry, tak. To jest to pole numer 12. I będziesz tutaj, czekaj, co tutaj rosło, bo ja się bawię w płodozmiany, żeby nie siać tego samego. Pszenica tu rosła, no to tutaj można by teraz zasiać jęczmień, bo w sumie, tak, jęczmień, na 12 jęczmień, bo kończy się jęczmień dla kur, a pszenicy kurom nie chcę dawać, bo ona tam, jej dużo sypie i fajnie się sprzedaje, jak jest fajna cena, więc wolę jęczmieniem karmić kury. A gdzie jest, tu jest siewniczek. Szynki? Aha, przód i tył najpierw, tak? Najpierw przód, nie? Dokładnie. Dobra, super. Nie, można się pobawić naprawdę w taką, no, polski klimat czuć tutaj na farmie. No, jest tutaj. No u mnie jednak w związku z tym, że z widzami to są duże maszyny, choć właśnie myślałem tak. O jakiejś zmianie gospodarstwa, więc naprawdę takie rozwiązanie jak tu na gospodarstwie, naprawdę...
Wiesz co, chyba, są na chyba pewno... muszę się uśmiechnąć do waszej ekipy, do wujka. W sprawie. No, kurczę, nie, naprawdę jest klimat. Gdzieś tutaj się pobawić właśnie nie dla widzów, tylko no, no, prywatnie. I jako taka seria naprawdę super, nie? Gdzieś tam głupie dwa pola, gdzie się nie robi nie wiadomo ile czasu. No. Naprawdę mega. Powiedz mi, ile masz tego nasion do... 42%, 6... O, no to słuchaj, no to objedź tutaj, tutaj nasiona są w tym... o, tutaj będą, ale tu musisz objechać sobie silos. Tu już się otworzyłem. Ej, no to dobra. Sobie tu wcofasz i tutaj są nasiona w paletach normalnie. Dobra, super, super. Okej, okay, myślę, że już sobie poradzę, bardziej nie zlamię już. No, tutaj. Mogę. Także tak, dobra. Tyłem mówisz, tyłem mówisz. Tak, 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 tyłem najlepiej, a ja tutaj, gdzie ja porzuciłem ciągnik? O moment, muszę go namierzyć, tutaj go porzuciłem. Nikt go nie ukradł? Nie ukradł. Nie, tutaj nie ma sąsiadów złodziei. Także dobra, ja tutaj 6 krówek wyładowałem i jeszcze, myślę, że jeszcze 6 sobie bym kupił. 12 krów, nie wiem, to jest chyba mało. Ty masz krowy u siebie? Tak. Ile masz krów i powiedz jak to wygląda z karmieniem ich i wydajnością tam? Aktualnie mam 100 krówek. Aha. Już na taką większą masę poszedłem. No. No to żeby napełnić ich cały zbiornik, to myślę, że około takich 15 paszowozów trzeba wsypać. Paszowozów, no. Aha, co, no ja ci powiem, że To jest dużo. Ale nie, ja tak myślę na początek może. To ja się tu 20. nie zmieszczę. Nie zmieścisz się tu. No to słuchaj, no to musisz wezwać pomoc drogową. I to się robi w taki sposób, że tu jest... Nie bez powodu jest tutaj taki mały ciągnik. Gdzie on jest? Gdzież on jest? Moment, ja to tabem szybciej zrobię. O, jestem. No właśnie dlatego ja pomyślałem, że może tam się da zmieścić. Ale skoro się nie da, no to jest potrzebna pomoc. I ta pomoc już nadjeżdża. Tu mam takiego małego wypiertka John Deere'a. Taka właściwie kosiarka z małym turem. No właśnie, właśnie widziałem jak się tutaj mijałem właśnie. Tak. I przez chwilę się zastanawiałem, czy to jest tylko model taki dla ozdoby, czy... Nie, to jest jezdne i ma własnego tura, to znaczy tur jest wielkość tego tura jest przystosowana do tego ciągniczka. Czyli on jest malutki. Ja w ogóle muszę kupić jeszcze jeden ciągnik, żeby obsługiwał mi paszowóz, bo ten tur z tego John Deere'a, on niestety jest za krótki i on nie sięga. A do paszowozu, żeby tam wrzucić powiedzmy sobie jakąś kostkę. No ale w każdym razie ja właśnie tego mam tutaj, żeby tak sobie tą paletę wyjąć, z magazynu podnieść, no, ale najpierw może bym tak... O! Moment, bo on tutaj... Muszę zainstalować modyfikację, musimy w ogóle tutaj wrzucić sobie modyfikację na wyłączenie kolizji terenu, bo... Ciężko jest tak... Udało się? Podniosłem? Podniosłem, dobra. Znaczy wyłączenie kolizji terenu. Kamery, w sensie wiesz, żeby się kamera od ściany tak, nie obijała. Tak, nie? tak. Możesz obniżyć zbiornik falką. Pewnie, że tak. Bo on tutaj jest. Oj, moment. Oj, chyba przeszkadzam ci kołem. Teraz. Ja tu się bardziej odwrócę. No i widzisz, ja właśnie w taki sposób sobie na przykład ładuję często ten siewnik, że sobie podjeżdżam drugim ciągnikiem, nie? Nad tą otwartą tą i proszę bardzo. No, musisz troszkę do tyłu. O. Jak na polską wieś przystało, słuchaj. Dokładnie. Mamy naprawdę też... klimat jest mega. No, no trzeba sobie czasami po prostu tego klimatu dołożyć, no bo to wiesz. Wiesz, możesz podjechać, nacisnąć tam R i też się będzie sypać, nie? No, ale czasami powiem ci, fajnie jest właśnie się tak pobawić troszeczkę taką grom naokoło, nie? No i słuchaj, jęczmień na tej dwunastce, nie? Czyli tutaj obok tej łąki to pole, na której pracowałeś. Owijając tamte belki, nie? A, to ja pracowałem na tym polu, to tam wiesz co, jest jedna belka. To znaczy pracowałeś na obok, łące, ja pracowałem obok, na tak, łące, tak, tak, bo no. Na łące tam w ogóle jest jedna belka, której nie mogłem zawinąć. A, bo ona jest słomą. Sianem. Czy sianem, no. Tak, tak, ona jest sianem, bo wiesz co, bo w 19 oni to zrobili tak, że jak kończysz prasować, i ci w maszynie zostanie powiedzmy 15% siana, a potem lecisz prasować słomę, to pierwsza belka będzie tym sianem, niestety. To się nie resetuje, tak, nie? Tak. I stąd właśnie są czasami takie tajemnicze belki, gdzieś jakaś słoma w trawie leży, albo tam wiesz, siano w zbożu, czy tam na ściernisku, nie? Takie rzeczy. Ja wolałem to rozwiązanie, kiedy się resetowało po prostu ta zawartość. Moim zdaniem to było lepsze.
Także to w ten sposób. O, dobra, może teraz tak. I jedziemy po kolejne krówki. Myślę, że 12 na początek. Ja sobie po prostu chcę zobaczyć, na ile w tym momencie jakby jestem wydajny dla tych krów, bo na pewno no, na takiej kiszące z owijarki to ja raczej długo nie pojadę. Tu trzeba będzie obsiać kukurydzę i zrobić sieczkę. Mam do ciebie pytania, słuchaj. Słucham? Bo pierwszy odcinek jak oglądałem u wujka właśnie, że jak miałeś jakiegoś gościa i na przykład właśnie on został takim murzynem, który na przykład właśnie siał, to ty potem musisz płacić pieniądze za mnie do PGR-u, nie? Tak, ale nikt do tej pory tego nie zrobił jeszcze. Ani wujek, ani ja gościem. Czyli to była taka kwestia umowna, ale nie wyszło. To znaczy, wiesz co, podejrzewam, że każdy z nas o tym zapomniał po prostu. Ja, dla mnie to nie jest problem, ja jestem jak najbardziej za, nie? Podejrzewam, że nie, każdy z nas o tym zapomniał. Uznałem, że fajne rozwiązanie było, nie? Bo to naprawdę mnie zainspirowało. No ty mi to właśnie o tym przypomniałeś, powiem ci szczerze, więc wiesz co, no to możemy pod koniec odcinka przelogujesz się na PGR, żebym ja mógł zrobić przelew i ten, ja przeleję tam jakąś tam zapłatę, powiedzmy, nie? No, chociaż wiesz co, ten PGR, on tam to jest takie gospodarstwo, ono jest po to, na przykład na koncie tego PGR-u jest kupionych ileś tam ciągników stojących pod sklepem, bo wiesz, jak kupujesz ciągnik dla siebie, to nie możesz zobaczyć jego wnętrza, zanim go nie kupisz, nie? Jak on wygląda w środku. No to my stwierdziliśmy, że z konta PGR kupimy po prostu ileś tam ciągników i żeby każdy mógł sobie do nich wejść, jak się przeloguje na tego PGR-a, żeby każdy mógł do nich wejść, zobaczyć jak one wyglądają od wewnątrz, nie? I one tam stoją w formie wystawy, więc PGR głównie do tego teraz służy nam. No ale spoko, no tam ja jestem za tym, żeby coś tam, wiesz, odpalić jakąś dolę do PGR-u jako tam, nie wiem, powiedzmy zapłatę, nie? Wiesz, możemy to zrobić też tak, że jak potem będziemy grać u ciebie, to ty sobie dopiszesz kasę tam, powiedzmy, którą zarobiłeś u mnie. Oj, myślę, że to byłyby grosze w stosunku tak, do moich tak. zarobków. Racja. Ale nie, fajnie tutaj, no wiesz, tutaj dwie różne mapy, znaczy tutaj widać polska wieś, tak? Tutaj jednak nie idzie się na masę, nie idzie się na ilość, tylko właśnie na ten klimat, tak? Mhm. No na mapie, której gram, no to jednak no, nie oszukujmy się, no ale to już się idzie na ilość, nie? No. Już no dwa tak, największe kombajny. No i tam już wiesz, to inna praca, nie? No wiesz co, jak grasz z widzami, no to trudno, żebyś miał dwa pola, nie? No, zgadza tak, się. Także no, wiadomo, jak to tam wygląda, no. No ja dlatego właśnie też może tak na jakieś takie, wiesz, masowe gry z widzami też bym się nie pisał, dlatego właśnie, że ja nie lubię, w sensie ja wiem, że są w Polsce gospodarstwa, które są duże, te, nie są to może... takie gospodarstwa jakichś tam rolników, którzy mają ileś hektarów, ale to są te wszystkie GR-y tak zwane, typu Mokrzyn. No Mokrzyn może nie jest taki ogromny, no ale są też gospodarki, które na przykład bawią się tymi John Deere'ami 9R, czy wielkimi jakimiś Lexionami z dużą wydajnością, jest dużo hektarów i to są przedsiębiorstwa, a nie tam powiedzmy takie gospodarstwa małe. No ale jednak tam wiesz co, właśnie taka... mieć taki swój kawałek ziemi, po prostu wiesz, tak jak tutaj na tej mapie masz taką możliwość, to co ja tutaj robię, masakra. No to jest jednak tam, nie wiem, no przynajmniej dla mnie tutaj, dla chłopaków najwyraźniej też skoro grają, zgodzili się na taki układ, no to wiesz, no to im chyba też to pasuje, nie? No, także no, to jest tak jak mówiłeś na początku, że to jest, nie wiem, chyba przed nagraniem to mówiłeś, że taki format serii, no to jest wykorzystanie 100% właśnie tej nowej funkcjonalności farmy, tak, nie? Tak, to co wy teraz gracie, nie? No ja bym chciał chętnie założyć z kimś coś takiego, ale no jednak no z widzami to wiesz jest różnie, nie? Tak, z widzami jest różnie. No. Miałem na przykład właśnie znajomego, który zaczął, znaczy znajomego, widza, który naprawdę ze mną zaczął grać już od początku farminga i naprawdę spędził ze mną wiele, wiele godzin na gospodarstwie. Ale powiem ci, że w sumie sam się zrobił w trąbę. Kupił farminga na G2, no, na tej stronie. Na G2, no. No, na G2, dokładnie. Na G2 kupił farminga, zapłacił troszeczkę mniej, bo 80 zł. Po czym wyobraź sobie, że po miesiącu, około, nie? Po miesiącu, odpala grę, jest nagle wprowadź klucz produktu. Aha, czyli ktoś mu sprzedał po prostu, sprzedał. Wiesz co, ja na G2A to jestem trochę w szoku, bo... mi się wydawało, że G2A sam jakby posiada bazę kluczy, którą sprzedaje, ale no na mi się przykład wydaje, miałem że coś podobnego. Może myślał, że kupił to z G2, a to była jakaś, wiesz, też podkładka, może być, coś. Też może być. No słuchaj, ja takie miałem z Kinguinem kiedyś coś takiego. Kinguin wysłał mi klucz, który nie działał po prostu, no i nie chcieli mi wysłać, a czy, bo na Kinguinie jakby wystawiają się
No nie no, super, znowu nie rozładowałem krów. No słuchaj, masakra, no masakra, co to się dzisiaj dzieje po prostu. O jene, słuchaj, telefon mi dzwoni. Okej, okay, nie ma sprawy. Wracam za sekundkę. Nie ma sprawy. No, także no tak to jest z tymi sklepami, no tutaj wiecie. Różnie to bywa. No na Kinguinie z tego co wiem to jest tak, że sam Kinguin nie jest sklepem, tylko jest jakby platformą, gdzie inni mogą sprzedawać klucze. No z tego co ja zauważyłem przynajmniej. No i ktoś mi sprzedał po prostu klucz, który nie działał. No ale Kinguin mi to, oczywiście tam oni mi to zrewanżowali. No dali mi po prostu ten, dali mi w zamian jakby te pieniądze na ich konto, nie, czyli do ich portfela, które mogłem wykorzystać na Kinguinie. No i w ten sposób ja sobie nabyłem drogą kupna wtedy Train Simulator i nie pamiętam, coś jeszcze. No nie mogłem inaczej tej kasy w każdym razie wykorzystać. Musiałem to niestety wykorzystać. Okej, okay. Musiałem tą kasę z tego Kinguina wykorzystać, którą mi zwrócili na Kinguinie. Więc za ten nieuczciwy klucz, więc no tam to nie było drogo, no bo to nie pamiętam teraz jaką grę chodziło. Nie wiem czy nie o Scania Driving Simulator, coś takiego. I ten klucz mi nie działał, no. No to oni mi zwrócili te pieniądze, kiedy ja udowodniłem im screenshotami, że ten klucz nie działa. No ale jedynie mogłem te pieniądze wykorzystać w dalszym ciągu na Kinguinie. Oni mi nie dali na konto, tylko na swój portfel, nie? Także no. No tak najczęściej jest ze zwrotami, na przykład w wielu sklepach też jak oddajesz no produkt, to dostajesz kartę podarunkową. Tak, tak, no. Chociaż tutaj wiem, że UOKiK, jeśli chodzi o sklepy, no to UOKiK tutaj raczej z tym walczy, nie? Bo to nie jest do końca, to nie jest do końca legalne. I jeżeli się postraszy sklep UOKiKiem, że oni chcą zwrócić pieniądze w ramach gwarancji na kartę podarunkową, czy w ramach reklamacji, no to można taki sklep śmiało postraszyć i prawdopodobnie ustąpią wtedy. Bardzo często CCC tak robiło. Ja tutaj nie chcę robić oczywiście antyreklamy temu sklepowi, ale tam generalnie gówno sprzedają i tam są buty, które się rozlatują po paru miesiącach. Tak, i no i jak się robi reklamację, no to tam oni chcą na kartę podarunkową. No tylko to wystarczy po prostu użyć odpowiednich słów, to zaraz zmiękną. No już to przerabiałem. Ja zawsze przerabiam, znaczy taki sklep załatwiam, nie będę mówił nazwy, choć bardzo, bardzo popularny sklep, słuchajcie, gdzie zawsze dostawałem, czy to nieraz ze szkoły, kartę podarunkową do tego sklepu, czy właśnie nieraz za jakiś zwrócony produkt otrzymałem kartę podarunkową, no. To nadzwyczajniej w świecie po prostu szedłem do sklepu, do jakiejś galerii i czekałem, jak ktoś robi duże zakupy. Aha. Podchodziłem do takiej osoby grzecznie i pytałem się, czy możesz zapłacić kartą, a mi odda gotówkę. Najczęściej się osoby zgadzały. Nie miałem, może ze dwa razy mi osoby odmówiły. I normalnie gotówkę otrzymałem. Znaczy, normalnie otrzymałem gotówkę z tej kart, a obsługa sklepu nie miała do tego problemu, bo oczywiście ja nie lubię robić żadnych, wiesz, takich niekomfortowych dla mnie sytuacji i najpierw oczywiście się zapytałem obsługi, czy nie będzie problemu, jak takie coś zrobię. Powiedzieli, że jeżeli osoba kupująca nie będzie miała z tym problemu, miało. Aha, no to... I też się da, jest takie wyjście. Można też tak jakby te pieniądze odzyskać gdzieś tam z jakichś zwrotów, nie? Bez problemu. Wiadomo, no, że trzeba się odezwać. Niektórzy może mają mieć z tym problem, że trzeba się jednak odezwać i tak dalej. Ale dla osób kontaktowych, dla mnie, jestem bardzo, uważam, że otwartym jestem bardzo osobą na świat. Nie ma dla mnie problemu, żeby zagadać do jakiejś osoby na ulicy, to w sklepie, czy to właśnie teraz jak pojechałem na wyjazd, tak? Gdzie to było to... No, fakt, że ci ludzie byli młodsi, dużo młodsi. Fakt, że musiałem być otwarty i musiałem tak podejść, że sobie poradzić, nie? No, no. Także raczej obsługi sklepu z tym nie mają problemu, żeby coś takiego sobie wykombinować, nie? Więc też tak można w razie co z tymi kartami podarunkowymi zwrócić po prostu hejsidło, nie? No, no to to jest ten, jeżeli właśnie jest taka możliwość, nie? Bo ktoś tam właśnie tak mówisz się zgodzi, że tam zapłacisz mu kartą, on ci da gotówkę, no to tam wiesz, spoko, nie? Nie ma takiego problemu, tylko wiesz, tu chodzi na przykład, a teraz znowu, dzisiaj na Antywebie czytałem, sytuacja bardzo podobna. UOKiK robił kontrolę tak zwanych tajemniczych klientów, to znaczy nasyłał tajemniczych klientów z ramienia swojego
Na sklepy typu RTV Euro AGD, Mediamarkt, Computronic, Media Expert i bodajże Neonet. Ponieważ wiesz jak to jest, tu chodziło głównie o zakupy ratalne. Te sklepy się chwalą tak zwanymi ratami 0%. Przy czym, kiedy już przychodzi co do czego, podpisujesz tę umowę, no to się okazuje, że to nie jest wcale raty 0%, bo oni w zamian ci dają ubezpieczenie, które nie jest darmowe. Musisz podpisać, tak, które musisz podpisać. I chodzi o to, że ty nie musisz tego podpisać, tylko że oni, wiesz, to jest, ty jesteś zagubiony, masz przed sobą, przed nosem umowę. Tu ci każą coś, tu ci każą tam coś innego, nie? I teraz sytuacja tak, wszystko jest taka, 0%, pan podpisze. Dokładnie, dokładnie. I teraz sytuacja jest taka, że po prostu oni nie mogą ci dać. A jeszcze jest jedna rzecz, bo oni w sklepie ci nie mówią, że ci dadzą ubezpieczenie. Nie, tylko oni ci oferują, oni ci oferują rozszerzoną gwarancję. Ale to nie jest gwarancja, bo jak na przykład prosty przykład mojego sąsiada, miał problem. Kupił sobie do, nie pamiętam teraz, czy to było kino domowe, coś w każdym razie RTV do domu. Coś mu się zepsuło po 3 latach, ale miał rozszerzoną gwarancję do 5 lat. No się okazało, że to nie jest gwarancja, tylko ubezpieczenie, które dodatkowo takiej usterki nie obejmuje, ponieważ gwarancja dwuletnia się skończyła. No mindfuck po prostu, nie? I to jest ubezpieczenie, które po prostu, to jest zwykły chwyt marketingowy. Oni ci mówią, że masz raty 0%, czyli nie dopłacisz prowizji ani odsetek do rat, ale za to oni sobie zarobią to w inny sposób, wciskając ci takie ubezpieczenie. I teraz chodzi o to, że to jest niezgodne z prawem. I UOKiK właśnie ostatnio robił tą akcję i teraz czekamy, ja bardzo czekam na wyniki, na raport z tej akcji, że po prostu za pomocą instytucji tajemniczego klienta po prostu stawiali się jako tacy, którzy chcą kupić sprzęt na raty i ten, no, i po prostu najzwyczajniej w świecie zobaczyć, co taki sprzedawca czy tam obsługa ratalna w danym sklepie zaproponuje i jak to nazwie po prostu, nie? Bo klienci też się na to skarżyli. No, także tutaj też świadomość konsumencka jest coraz więcej i tam takie instytucje jak UOKiK właśnie, no to jednak dobrze jest wiedzieć, bo czasami klienci, po prostu ludzie też nie mają świadomości, jakie mają prawa. No, ale to się na szczęście powoli zmienia, no, coraz bardziej na plus, tak właściwie. No tak. Dołączam, jestem skupiony, żeby nic nie zlamić znowu. No słuchaj, ale wiesz co, ja teraz zlamiłem podwójnie, bo ja nie dość, że nie potwierdziłem wyładunku krów w oborze, to jeszcze to nie były krowy kupione, które przywiozłem kolejne. To były te same krowy. Ja pojechałem, słuchaj, z pustą przyczepą do skupu zwierząt, kupiłem i znowu nie potwierdziłem. Przyjechałem tu z pustą i kiedy myślałem, że ja wyładowuję, to ja tak naprawdę ładowałem te z gospodarstwa. No słuchaj, tu się wydarzyła incepcja lamienia po prostu. Dwa w jednym. Ja, to, wiesz, ja to będę widział dopiero jak będę montował ten film i... Ja chyba wiem, jaki tytuł będzie po prostu tego odcinka. No, wiesz co, to może dziwnie zabrzmieć, ale zlamiłem przy mućkach, no. To ty, słuchaj, co za zbieg okoliczności. A no, zupełnie gościnnie przypadkowo. Gościnnie mućek, co Szarpek kupuje? Oczywiście. Mućki. Ty, ale widzisz, kurde, no. Dopiero teraz mi to tak właśnie wpadło do głowy. A widzę, że tutaj siewy idą. No bo te pole w sumie nie jest takie małe, a czy takie duże? Nie jest duże i jest... No w sumie to wszystkie pola są takie raczej podłużne. No, ale niektóre są przesrane. O, tak, niektóre gdzieś... są przesrane. Są słupy na środku albo kałuże z błotem. Ale to jest właśnie... To jest smaczek, tak. To jest ten klimat, klimat. Mapa jest ekstra, ale właśnie tutaj na typową taką serię gdzieś tutaj dedyk i właśnie jak wygracie, bo... Jednak rozpoczynać tutaj serię tak samemu, no. Może być to nuda, nie? No bo jednak tutaj też pracujesz głównie sam, ale jednak gdzieś widzisz progres gdzieś u sąsiadów, gdzieś tam masz takie porównanie. No, to jest mapa konkretnie pod multiplayer i to jest, niewiele jest map, które tak naprawdę dają miejsce na 5 czy tam 4 gospodarstwa, nie? Niewiele jest takich map. Chociaż powiem ci, z jednej strony ja bym naprawdę wolał, żeby zamiast tych gotowych gospodarek były place do zabudowy. Place, żeby każdy mógł sam działać. Tak, tylko że z drugiej strony chciałbym, żeby w modyfikacjach było więcej obiektów, budynków w konkretnym klimacie, nie? Na przykład, wiesz, no, ten budynek, gdzie masz ten trigger do spania, ten tak główny budynek gospodarstwa jakby, tak, nie, tak, no to tak. On jest tylko jeden właściwie, nie? I każdy by miał jeden, to samo. Tak, no właśnie. Także no... On miałby to samo. Modyfikacje są, te garaże też, ale jeżeli chcesz podstosować mapę pod polski klimat,
Owszem, znajdziesz już teraz różne wiaty i tak dalej. Tak, no chociażby my tu mamy zaimplementowane, tu sobie możesz nawet przejrzeć, są różne tutaj w obiektach rzeczy, jakieś tam właśnie, fajny warsztat z czerwonej cegły jest, tutaj Bartek widziałem, że z niego korzystał ostatnio, także... Także jest ten, jest tam właściwie co wybierać, no. Chociaż mogłoby być tego więcej, żeby to można było sobie tak totalnie fajnie spersonalizować. No ale to tak jak mówiłem, no to podejrzewam, że to jest kwestia czasu, no wiesz. Dobra, to ja tu teraz stoję, słuchajcie, przed zakupem się w niej sadzarki i zauważyłem ja jedną. miałbym jeszcze jakieś pole do siana. Jest obok pole numer ile? 47? Tak, 47. To jest pole numer 47 i na 47. tym polu. Tak, obok dosłownie. Tak, widzę i. I wiesz na nim... co, na tym polu możesz zasiać również jęczmień, bo tutaj też była pszenica. Te dwa pola na jęczmień i ten jęczmień będzie do silosa, on nie będzie na sprzedaż. I myślę, że z kurami będę miał spokój na jakiś czas wtedy. I ja tu teraz stoję przed wyborem siewnika, tudzież sadzarki do kukurydzy, buraka i tak dalej. I widzę, że te wszystkie sadzarki mają jeden duży minus. Mają strasznie małe zbiorniki na nasiona, w sensie małą pojemność. Tych mniejszych patrzysz. Chociaż tak naprawdę te mniejsze mają, te które mają na przykład 3 metry szerokości roboczej, mają większą pojemność zbiornika niż ten taki Lemken na przykład za 26 tysięcy, czy Waderstadt. O Jezu. To jest zawsze dylemat, nie? 696 litrów, no to przecież ja tu nie wiem, pół pola nawet nie obsieję na takiej pojemności. Ale na nawóz jest znowu 2200, nie? Masakra. Szukam dojazdu do tego pola. No słuchaj, ono jest przecież sąsiadujące od tego, które siałeś. Tak, ale wystarczy przez miedzę, nie? No, ale wiesz, chciałem. A, poczułem, no. Poczułem dzisiaj ten klimat wiejski, wiesz, chciałem znaleźć drogę, ale... No to gdzieś tam chyba jest. Za kurnikiem. Jest już tutaj przy warsztacie. Podajże, tak, co to jest, się przecisnąłem i już jestem. O, dobrze, co by tu... No tego Lemkena chyba, no, bo... Kurde, no... A niech będzie, dobra. No to jest nowa maszyna, w końcu będę mógł sobie obsiać legitnie kukurydzą i słonecznikiem. No ja tak właśnie myślę, że na tej kiszące z balotów, z tej owijarki, no to ja z tymi krowami daleko nie zajadę raczej. Wydajniej chyba będzie zasiać kukurydzę na sieczkę. Tak sobie myślę, na przyszłość. No ja sobie raz zrobiłem u mnie na gospodarstwie kukurydzę na sieczkę, wypożyczyłem raz. No właśnie, to jest sieczkarnie, nie? Sieczkarnie. Raz wypożyczyłem i teraz mam. Na jakiś czas spokój, nie? No, ja tu myślę, czy po prostu się z chłopakami nie zgadzam i nie zrzucimy się w trójkę na jakąś sieczkarnię, no bo to są drogie sprzęty, a tak wypożyczać ciągle to po prostu... No tak, jesteście sąsiadami, każdy się zrzuci, to no, też już nie byłby jakiś duży tak, koszt. Tak, i to też jest takie realistyczne w sumie, nie? Bo na przykład wiesz, jak to kiedyś były wioski, no to był jeden kombajn. No pewnie, na ileś że tak. Tam gospodarstw, nie, no oczywiście, nie? Że tak, tak, tak. No, także będę wtedy musiał od, albo się kupowało na spół, albo właśnie od sąsiada się pożyczało. No, dokładnie. Sąsiad wypożyczał. Tak, no każdy wiadomo, gdzieś tam te brony, wszystko miał swoje, ale kombajny właśnie często miały... No nie każdego było stać na kombajn, no nawet na takiego bizona, nie? To były takie czasy chude. Przed te tak zwane, przed, no, dotacyjne. No zgadza się, o, zgadza się, choć tu też o, sam koszt mieć, a jeszcze utrzymać, to też jest swoje. A, no to, swoje. To jest kolejna sprawa, racja. No dobra, składa się, ale kurde, widzę, że ta sadzarka nie ma tej rury takiej fajnej od zbiornika do tego zespołu siewnego, co, tak jak ty masz na przykład z tym teraz, z którym siejesz. Bardzo realistycznie, no to jest mega. A tutaj widzę, ta sadzarka tego nie ma i co, albo się im nie chciało, albo nasiona idą... A ma pod spodem, teraz zauważyłem. Aha, pod ciągnikiem. O kurde. Nie, no ładnie to wygląda. Nie ogranicza widoczności przynajmniej tak przy oknie, jak to tak ta rura wystaje. O kurde, teraz zauważyłem, że to pod ciągnikiem idzie, pod tym, pod podwoziem. Wow. No jest ładnie. No, tamte pole chyba teraz te 47 też za duże nie jest, więc też coś tam jakoś nie pójdzie. Tak, tragicznie. Tylko najpierw sobie tutaj robię, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, ale przecinaki. Znaczniki? No, na końcu pola, żeby łatwiej. Aha, te, no, kurde, jak to się mówi, poprzeczniaki, o. O, poprzeczniaki, dokładnie. No.
Tutaj dużo lasek graczy. to sobie robię właśnie. No, tutaj dużo graczy, słuchaj, narzekało, że pracownika jak się puszcza, to on właśnie nie dojeżdża do krańca pola, że robi tak, że trzeba po nim poprawiać. No ale tak się zastanowić nad tym, że to właśnie. Słuchaj, bo poprzeczniaki możesz sobie zrobić na początku albo na końcu, nie? Jak obsiejesz. Załóżmy, możesz nie robić poprzeczniaków na początku, tylko sobie siać, dojechać tam do jakiegoś momentu, żeby ci było łatwo wymanewrować, podnieść siewnik i potem powiedzmy sobie to objechać i jechać dalej, a na końcu zrobić poprzeczniak. Albo możesz tak jak ty teraz mówisz, nie? Że sobie zacząłeś robić poprzeczniak na początku, już zanim zaczniesz właściwe sianie, nie? Więc można to w taki sposób zrobić. Ja tak myślę właśnie, że tutaj nawet nie chodzi o to, że ci pracownicy w farmingu są debilni, chociaż no inteligentni też nie są, no ale to wydaje mi się, że o to chodzi właśnie, żeby sobie potem te poprzeczniaki zrobić. No, fakt faktem, szkoda, że pracownik sam tego nie zrobi, ale wiadomo, no tam już nie wymagajmy jakichś tam cudów. Ale na przykład jak ja mam, powiem ci, że u siebie na gospodarstwie połączone trzy pola, co no. Robi mi się takie jedno gigapole, to na środku mam słup wysokiego napięcia. No. To fakt, że robią to trochę dziwnie, natomiast potrafią go ominąć i ładnie wszystko obsiać. No, podejrzewam, że po prostu na 3 albo na 5 razy przy nim się tam łamią, żeby go ominąć, nie? Znaczy, cofają, no. Cofają po całej długości pola, nie? Aha, w ten sposób. Ale jak chcą, potrafią. No widzisz, no. Nie, no. Nie radzą sobie, nie ma, że wiesz, został zablokowany i koniec. No, tak, no. Kombinują, choć wiadomo, że to troszeczkę nieraz szybciej jest go po prostu przestawić albo samemu zrobić, tak. Ale pomyślą nieraz, naprawdę nieraz pomyślą. No, znaczy, chyba w ogóle lepiej działają niż 17 pracownicy tutaj, mimo wszystko. Troszeczkę lepiej jednak, chociaż tam dużej różnicy może nie ma, ale jest te, no chociażby tutaj, no, na tej mapie są takie pola, że ciężko jest czasami puścić pracownika, no ale tam jak widzę, tam Bartek sobie puszcza pracowników, czy Jacek sobie puszcza pracowników, no to nie narzekają za bardzo na tą funkcjonalność tutaj, no także dobra, ja tutaj sobie klasika zaparkuję ładnie i ja tu wyładowałem krowy i dobrze by było im już coś wsypać, nie, do tych kurcze, korytek. Znaczy krowy, pamiętaj, że one nie musisz wsypywać osobno siana tam słomy, jeżeli robisz im tą paszę mieszaną TMR, nie? Aha, no bo w 17 trzeba było i wszystko osobno i paszę, nie? Nie, to tutaj ja się zagapiłem, znaczy źle spojrzałem, więc robiąc paszę TMR nie musisz dodawać już osobno kiszonki, osobno tego. O, czyli po prostu paszę się wsypuje. I wszystko no jest uzupełnione. Znaczy jeszcze wodę i słomę. No i wodę, na tak, tak, tak. No to tak, tak, no. Właśnie, paszołwóz. Paszołwóz trzeba kupić. Ile? 41. Stać mnie. Ale jest ten większy za 53. 16 tysięcy kontra 11 893. A może na początek tego mniejszego bym sobie. Kurde, albo nie, ten większy od razu. Co się będę szczypał. Jak już kupować, to kupować. Jasne. Będzie inwestycja na przyszłość. Na 12 krowach przecież nie poprzestanę, więc. No ja ci powiem, ja na przykład u siebie zawsze kosiarki, to normalnie nie mogłem. No kosiarki nie są jakieś drogie, nie? Mhm. Ale zawsze było mi szkoda, zawsze wypożyczałem. O, no też potem zależy sobie jak. Zakupiłem no, sobie w końcu. To też zależy, jak na początku często kosisz na przykład tą trawę, nie? No ja jak robiłem to raz porządnie, nie? Czy miałem na zapas nawalone. No ale teraz już mając, wiesz, i owce, i konie, no to jednak troszeczkę tej trawy idzie, nie? No jasne, jak najbardziej. No ja tak teraz tutaj patrzę, że ja tutaj poczyniłem już takie inwestycje raczej dzisiaj, raczej już takie, że konkretnych zakupów nie będę potrzebował, więc będę mógł się teraz skupić na ewentualnie, no dokupić tam krowy, wiadomo, ale będę mógł się skupić ewentualnie na tym, na zbieraniu kasy na przeprowadzkę do lasu. Bo to taka chata w lesie będzie, można by rzec. Dobra, teraz tak, gdzie ta obora ma trigger na wodę? O, bo tutaj nie ma koryta, jest jakby zawór, który sam leje tą wodę do koryt. Tylko z której strony to było? Waser. Tu jest waser. Tu jest waser. No ja sobie jak budowałem gospodarkę właśnie, ustawiałem świnie. No. I świnie mam na rogu gospodarstwa, to zresztą zobaczyć. I właśnie była dwa koryta i tak. No nie wiedziałem i wtedy nie wiem czemu pomyślałem, że to jest na wodę, mówię dobra, tam jest ciasno, to sobie tyłem podjadę ciężarówką, a bokiem tu będę miał, wiesz, pole manewru. O, okazało się, że karmienie krów odbywa się od brzegu
czyli od strony płotu, gdzie mam tam tak naprawdę miejsce tylko, żeby przejechać. I to naprawdę samym ciągnikiem nic większego tam się nie zmieści, więc będę musiał troszeczkę będę musiał troszeczkę lasu sobie wyciąć i zahaczyć troszkę bardziej o lasek, żebym miał jednak gdzie gdzie po prostu manewrować, nie? Mm-hmm. No wiadomo, no to jest tak, no czasami trzeba pokombinować przy tych tych. Ło kurde, jestem w ciężkim szoku, bo krowy mi tutaj wychlały z beczki całą wodę, a czy w sensie pobrały całą wodę. No tak, no konie tam były dwa, no to one tam tej wody prawie nic nie brały. Zresztą powiem ci, że posiadanie dwóch koni to jest całkiem niezły biznes, bo tak jak mówisz, sprzedaż je za tam 45 tysięcy od sztuki zysku, ale ja powiem ci, przez ten cały czas im może tylko raz uzupełniałem koryta. Tak, bo to jest właśnie zrobione, że one raz biorą i tam na, chyba nawet na półtora pobytu są. No, masz no. Nawalone. Tak, to jest dobre, że raz, ja zawsze robię po prostu, że wody to tam dolewam, natomiast no, wody, no. Resztę po prostu ogarniam, jak wymieniam po prostu zwierzęta. A no właśnie, kurde, no to jest dobry sposób na biznes konie w tym farmingu. Tak mam zrobione, ja mam u siebie dwa padoki koni, no to tak robię, nie? Właśnie. No ja też może jak się przyniosę tam, to sobie taką stadninkę. W ogóle w modyfikacjach widziałem fajny tor przeszkód dla koni. I to byłoby fajne, bo tak, żeby je wybiegać, czasami jak ja tutaj biegałem gdzieś po polach, po asfalcie, no to tak no, nudno, nie? A tutaj jakiś tam widziałem tor przeszkód, jakieś takie przeszkody, kurcze, jakieś tu uskoki, hopy. No ty bardziej, żebyś od strony lasu, więc tam może troszeczkę terenu się znajdzie dla ciebie. Tak, tak, no i to fajnie będzie wyglądać, nie? Tak klimatycznie właśnie. To co, tak, będziesz musiał las wykarczować tam, czy łąka? Wiesz co, tam jest łąka, tam jest trochę drzew na tej łące. Jak chcesz, to słuchaj, no będziemy niebawem zresztą kończyć odcinek, to ja tam, możemy tam podjechać, a czy ewentualnie tepnąć się. Tam jest jeszcze jedna fajna rzecz, którą ja chcę pokazać widzom, może nie każdy tego to odkrył, ale trzeba przyznać, że Riot ma wyśmienite poczucie humoru. Co on na skraju tej mapy postawił, to ja po prostu z Bartkiem dusiłem się ze śmiechu. Będziemy to zaraz ten... Podjedziemy tam potem, to przy okazji pokażę to miejsce właśnie, gdzie się będę budował. I widzom przy okazji przypomnę, jak to tam wygląda. Jeden z widzów mi pisał pod odcinkiem z Rafsonem w komentarzu, że właśnie ta mapa ma trzy place, gdzie można postawić własne gospodarki. No, tam gdzie ja się chcę budować, to jest jeden z tych trzech placy. Ale gdzie te dwa pozostałe są, to nie wiem, nie mam pojęcia, bo jak tak patrzę na tą mapkę, no to nie wiem, może tam pole 76 przy biogazowni albo 56, kurde, może tam są takie miejsca też. No w każdym razie podobno Riot też zadbał, żeby oprócz tych gotowych gospodarek polskich zapewnić też miejsce. Było można samemu, no. No, więc może po prostu nie chciał robić takich betonowych wylewek, żeby to nie wyglądało, że to miejsce na gospodarstwo, ale żeby było troszeczkę więcej przy tym roboty, a jednocześnie, żeby było w miarę płasko, no to może to jest na jakiejś łące. No, może by trzeba właśnie poszukać. Tak, tak, tak. No ja na przykład właśnie na oryginalnej mapie znalazłem właśnie sobie, oprócz mojej gospodarki, znalazłem sobie właśnie między polami bardzo ładny, płaski teren. No. I tam właśnie będę chciał sobie zrobić taki dodatkowy silos, nie? Na te rzeczy, których mam już na zapas. Bo teraz na przykład pszenica u mnie no naprawdę od jakiegoś czasu bardzo stoi no, w niskiej cenie. No. A fundusze mam, więc nie potrzebuję sprzedaży. Więc właśnie, a mam już zapełnione trzy silosy, więc przydałoby mi się właśnie dodatkowo jakiś taki... Tak, tak. Silos taki, no, ja ci magazyn powiem, że tak, ja ci powiem, że u nas też z cenami jest różnie. Soja to ostatnio do 2000 nie potrafiła dojść. Tutaj rzepak tam 1000. Jak owiec przekroczył 1000, to już było święto lasu. I pszenica też tam 600-700. Kurczę, no to już nie jest najgorzej w sumie te 700. No, miewałem 850, nie? I to już było dobrze. To już było tak, że wyżej nie szło. No ale tak do te 850, pod te 850 dochodziło, no. No nie wiem, czy to jest kwestia właśnie, kurczę, jakiś tego update'a 1.3, no bo ten update 1.3 coś tam pozmieniał, no ale... No przede wszystkim na pewno zmienili to, że na ścierniskach, na zebranych polach nie ma chwastów już, nie pojawią się chwasty. Zauważyłem to, że na ściernisku, jak leży tam długo, powiedzmy, nie wiem, tam no, zebrane pole, po prostu zebrane pole, czy tam leży pokosy słomy, no to już nie rosną między tym chwasty. A wiem, że we wcześniejszych aktualizacjach chwasty rosły na każdym tym. Rosły, więc ja sobie je no, wyłączyłem.
No, a teraz, aha, bo ty w ogóle nie masz chwastów, no to... Ja mam wyłączone to... właśnie, no mnie od razu jakoś tak nie zniechęciło, a teraz jak już po takiej dłuższej grze gram, to tak... Pewno jak przejdę na jakąś... o tym. Tak, jak przejdę na inną mapę, no. Właśnie coś myślę o takiej kurcze wiejskiej mapce. Także wtedy pewno już bym zaczął z chwastami, ze wszystkim. Tak właśnie przydałaby się właśnie taka seria, gdzie ona byłaby taka moja, nie? Właśnie... Mhm. Żebym niekoniecznie dla widzów, nie? No. Tak na odcinki, czy tam na live'y. Znaczy na live'y przede wszystkim z widzami, czyli gdzieś byśmy coś kontynuowali, jakąś serię. Natomiast no. Chciałbym właśnie jakiś tam kawałek... swojego tego, no. Kawałek, jak taki tutaj macie, swojej, nie? Tak, swojej takiej myśli. No bo na takiego dedyka, no to wiadomo, no nie zaproszę za dużo ludzi, no bo to potem hasła trzeba zmieniać. No i chyba też cena dedyka zależy od ten... Znaczy, wiesz, dużo osób to dedyk wystarczyłby mi na 6 osób, nie? Na przykład. No. My tutaj tam płacimy chyba bodajże 9 dyszek tutaj za dedyka. A ile osób gra? No, grają 4 osoby, no ale jest 6 slotów, nie? To w razie jakby tam dwóch gości, powiedzmy, odcinek pełny. Chociaż tak nie będziemy robić na sąsiadach, bo jak będzie nasza czwórka na odcinku sąsiedzkim grać, to jeżeli będzie gość, dużo no to osób jeden. Gada i tak. Tak, właśnie, to potem się wszyscy przekrzykują i to wiesz, to też nie jest tak do końca, nie? No więc tak my się na razie umówiliśmy tutaj z wujkiem, że raz ja zapraszam gościa, raz on, na sąsiadów oczywiście, nie? Bo tutaj na Mieszczucha to ja se tam zapraszam, kto tam się zgłosi, kto tam chce, nie? Zapraszam się. Tak, chociaż powiem ci, że ostatnio dostałem takiego maila, gdzie gość napisał: słuchaj, elo, ja chcę zagrać z wujkiem, ale piszę do ciebie, bo on nie odpisuje, weź tam to ogarnij, nie? Dosłownie takiego maila dostałem od kogoś. No tak, a kim ty jesteś przede wszystkim? No tak, ja, znaczy, co to ja jestem, wiesz, hubem, kurde? Jakimś łącznikiem? Tak, znasz wujkę, to ja do ciebie. Ty, wejdź do Bartasa, tak, no. Dokładnie. Ja do Bartasa pisałem ostatnio i nie odczytam, no. Ty pisałeś do Bartasa? Tak. No słuchaj, to jest normalne, że Bartas nie odczytuje. Ale nie, chociaż z Bartkiem to czasami bywa tak, że on odczyta, ale nie odpisze. Znaczy wiesz, każdy ma swoje, ja też gdzieś tam nieraz odczytuję wiadomości w podobnym czasie. Ale to nie jest, że zaraz wiesz, do kogoś pisz, ej, wejdź załatw, nie? Czy coś takiego, nie? No kurczę. Nie, wiesz co, no tam w Wójcie to on tam ma w cholerę zgłoszeń, więc on tam podejrzewam zakopany ja, w tym jest. Nie? Ja nie ukryłam, że się u wujka wycwaniłem, no bo ja tak naprawdę zacząłem u wujka. Byłem pierwszym gościem w Farmingu 19. Tak, no. Bo ja się zgłosiłem do wujka w ogóle jeszcze przed premierą nawet, nie? Coś tam było. No. Czy było już po premierze, ale wujek jeszcze nie nagrywał, jeszcze nie rozpoczął serii. No i uznałem, że napiszę, nie? No. Ale tak to wiadomo, że jest tyle ludzi, że trzeba mieć tą cierpliwość, tak? Żeby zagrać, nie? No, więc dokładnie. No przy takich większych osobach, jak to wujek mówił, że nie ma większych i mniejszych, no ale wiadomo. No to troszeczkę trzeba mieć tej cierpliwości, no i to takie pisanie tak naprawdę do innej osoby to jest od razu tak naprawdę skreślenie z listy, no proszę cię, no. No racja. Nieraz dostałem maila z propozycją o zagranie, ale cała wiadomość została wysłana w temacie, nie? Więc nawet nie mogłem tego przeczytać. Aha, to był hit po prostu, nie? Nie wiem, ktoś chyba zrobił kopiuj i wklej i mi wysłał, nie wiem o co chodzi, nie? Ale nawet nie mogłem tego odczytać. Kurczę. Niektórzy są zdesperowani po prostu, no wiesz jak to jest. Dlatego tak, ja już też na przykład nie odpisuję. Ja nie odpisuję na takie wiadomości typu, nie? Coś tam, że słuchaj, ja na przykład, no. Dużo też było maili na zasadzie takim, że słuchaj, wydaje mi się, że się wszyscy dogadamy, że chętnie zajmę 5. gospodarstwo na waszej mapie. I słuchaj, było w cholerę już takich maili. No ale tu tam w końcu potem my też doszliśmy w czwórkę do wniosku, że no tutaj 4 wariatów na stałe wystarczy. I tak to, znaczy, ten, wiesz, tak to wygląda. No, jak to mówię, nigdy też nie za mało, ale no to wiesz, jakaś już znana osoba, znaczy z którą się kiedyś grało, coś tak, nie? No, ale znów wiesz, pisze osoba, nie znasz tej osoby i nie wiadomo też, co tam może potem w trawie buczyć, nie? Dobra, słuchaj, ja zajechałem już, więc ja odstawiam tutaj, słuchaj. Tak, możesz odstawić, ja tutaj już też przywiozłem paszowóz i co? No i jestem w takiej sytuacji, że ja muszę kupić. Bo wiesz co, ani ten klas, ani ten case nie ma możliwości podłączenia konsoli ładowacza. Więc ja potrzebuję jakiś ciągnik, do którego podłączę tura. A ten mały John Deere jest za niski, żeby do tego paszowozu sięgnąć. To znaczy, dałoby się, jakbym na przykład podjechał sobie tutaj za padok, gdzie mam tą skarpę, postawił go niżej
i tym John Deere'em podjechał po prostu tak, żeby wsypać od góry, nie? No ale to no, już... No, to też już nie, 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 ja myślę, żeby po prostu sobie kupić tego Ursusa 35... 16-14 bodajże i do niego po prostu tura i on będzie takim polskim ciągnikiem na tej farmie, który będzie robił przy zwierzętach. O, myślę, że to byłaby sensowna opcja. Ja mam teleskopówkę u siebie, jedną, która typowo robi, nie? Przy zwierzakach i będę jeszcze jedną kupował, no bo teraz bo ty masz tą ładowarkę, tak, no. Tak, no wiadomo, no już idę na masę, na ilość. Właśnie, może bym sobie jakąś małą ładowarkę po prostu kupił. Chociaż no, te ładowarki... Nie polecam wózek widłowy. To a nie, to od razu mówię. To jest hit. Ja to kupiłem, słuchaj, mówię, dobra, będę miał czym ładować wełnę. No. Słuchaj, ja wełnę ładuję na taką tą lawetę z iTrunera. Aha, no. Co wiesz, spuszczam dyszlem na dół tą podstawkę i odczepiam, więc na ziemię jakby stawiam. Mhm. Rozumiem, że co chodzi, całą platformę mogę spuścić. Tak. No to jest tak naprawdę nisko, ale ja ładuję po 3 palety do góry. No to nie mogę, nie? Lawetą. Znaczy nie, lawetą, no ja też. Wózkiem widłowym. Wózkiem widłowym, nie? To nie mogę, więc w sumie wyszło, że... Mówię, ale fajnie będzie zabawa, no i... Kurde, ale te manitki wcale nie są takie drogie, jak tak patrzę. 69 tysięcy, takie manitu w fajnym tym. No ja się śmieję, że tych manitu nie trzeba, słuchaj, naprawiać nawet. Poważnie? No bo poważnie, ja mam zepsutą, no i co? Manitu co się może zepsuć? No to tak samo jak obciążnik na przykład, nie? Co ci się tam zepsuje? No zepsuje ci się, no ale co? Jak to wpływa na pracę? Albo nie wiem, przyczepa chociażby, wywrotka, no też się niby psuje, ale to co? No dziurawa się robi, że ci ucieka ziarno jak jedziesz? No tak bez sensu, nie? No, dobrze Muciek, będziemy kończyć to spotkanie, bo tutaj widzę, że i ty się w tym czasie wyrobiłeś z robotą, i ja się w tym samym czasie wyrobiłem z robotą, czyli przywiozłem sobie paszowóz i będę z nim walczył dopiero tam za jakiś czas. Ja sobie podozuję troszeczkę tego farminga. No i co, no słuchaj, no my właściwie, no to co, my tu się żegnamy z widzami i robimy myk-myk, przełączanie tego, chwilę nie? Przerwy, mapy. Dokładnie. Chwila i przerwy. I potem słuchajcie, tak, czyli śledźcie też kanał u mnie, ja oczywiście. Zapraszam. Na pewno tutaj wiele widzów ogląda ten mój, znaczy moi widzowie na pewno oglądają ten odcinek, także również pozdrawiam. No i co, śledźcie również u mnie kanał właśnie, ponieważ Sharpie wystąpi też u mnie, a u mnie naprawdę bardzo ciekawa gospodarka. Tak jak mówiłem, że wiele ludzi wbija i się pyta, w ogóle Muciek ten GT grasz w mapie, nie? Że w ogóle wygląda jak oryginalna, nie? No, ale wygląda to Sharpie odezwie. Tak, wygląda jak oryginalna, oczywiście. Dokładnie. Dobra, kochani, dziękuję wam wielkie za uwagę. Oczywiście gościem był Muciek, link do jego kanału macie w opisie. Zapraszam, gorąco polecam. No kurde, no z własnego serca, zostawiajcie łapeczki serca. W górę, moi drodzy, u Sharpiego. Moi widzowie i widzowie Sharpiego, koniecznie zostawcie te łapeczki w górę, aby Sharpie widział, o, zrobiłem odcinek z Muciekiem, o, jaka aktywność, o, kolejny kurde, odcinek zrobię. O cholera, to trzeba będzie dla hajsu więcej farminga, ta jest. Dobra, to dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia w kolejnym odcinku Mieszczucha, trzymajcie się, cześć. Cześć.